Witajcie w dzisiejszym dniu. Jak widzicie, jesteśmy już tutaj na budowie. Wykręcają chłopaki te środkowe. No te to są w betonie. No i idzie to. No. Ten beton nie jest jeszcze taki, no tak jak mówiłem, no nie jest jeszcze super. Nie ma tej wytrzymałości. On tam dopiero po 3 dniach takie 60-70% osiąga, ale no trzeba to wykręcić, żeby potem się nie męczyć, nie? No i my pojedziemy tam na budowę z tego białego, gdzie szczyty, żeby te kominy ogarnąć. No a chłopaki tam są na hali. Na hali i działają z tym zbrojeniem. Zobaczymy, no te wiązarki też przywiozłem. Potrzebujesz tam drabinkę? Przywiozłem tam też te... Przywiozłem tam też te wiązarki. Zobaczymy, czy to się będzie dało. Czy to będzie trzymać. Ale powinno, zobaczymy. Że to już można też pousuwać. I tyle. No i co, no my tutaj tylko na chwilę przyjechaliśmy. Wszystko co jest w betonie, no to trzeba się tego pozbyć. Także pewnie widzimy się na tamtej budowie. Jak widzicie, tak wygląda tutaj to na tej budowie. Mamy już komplet rzeczy gotowych. Teraz tylko stąd wywozimy wszystkie nasze fanty. Teraz żeśmy skończyli jeszcze obmurówkę tego. Sławek, wyłącz radio! Teraz żeśmy skończyli jeszcze tę obmurówkę tego komina, no i zaparliśmy go. Mamy komplet. Tutaj też mamy to rozdeskowane. Tak jak widzicie, tamten już wyjechany. Tamten też jest nacięty też na wentylację, ale on po prostu musi być zakryty od góry. Wiadomo, będzie obróbka blachą. No i tam jest ta doszła ta wentylacja, to też już jest zrobione. I w zasadzie teraz wywozimy stąd wszystko, także dzisiaj taki dzień bardziej organizacyjny przed Bożym Ciałem. Także no, któryś dzień też tu przyjadę, porobię zdjęcia. No i będziemy widzieć, no na pewno pojedziemy tam do chłopaków na halę. A w piątek, no my, no bo my się podzielimy, będziemy sobie po trzech sobie będziemy pracować. Bo byśmy się tam pozabijali w tyle osób. A my pójdziemy na strop. Albo na odwrót, zobaczymy jak się tam dogadamy. No i tak to tu wygląda. Także my co? My ładujemy dzisiaj, no dwa kursy na pewno trzeba zrobić i no i w poniedziałek chłopaki przychodzą już gdzie więźba, no to będą coś już tu działać. Mamy to gotowe, jak widzicie, ładnie wysprzątane i finish. Nasze prace tutaj dobiegają końca. Kto wie, ten wie, co to oznacza. Ale nie, to jak coś, to po pracy ewentualnie. A my jedziemy dalej. No ogólnie, no tu jeszcze trzeba będzie tylko raz przyjechać. To pościągać, nie? I w zasadzie tyle, no i zobaczymy, jak im to wyjdzie wtedy. No, ale w każdym bądź razie, no. Jedziemy tam na budowę. Zdecydowałem, że pojedziemy sobie tam puszczać już te słupki, które są w ścianach, tak jakby. I zobaczymy, jak pokażemy, jak to wyjdzie. Też odwiedzę tam chłopaków na hali. Działamy. Jesteśmy tutaj, jak widzicie, chłopaki tu już mają zazbrojone i dodatkowo też, jak widzicie, na zewnątrz już jest zasypane kubełka, no zaizolowane, zresztą przejdziemy na zewnątrz, to wam pokażę. No ale widzisz, po robocie musiałem tu przyjeżdżać i ręcznie to sypać. Bardzo
No i tak to tu widzicie. Co 30, no na pistolecie fajnie, fajnie się to trzyma. Jak widzicie. No i teraz chłopakom zostało tylko te winkle pokończyć. I tu jeszcze co tam nasypało się do środka, to jest dmuchane, no i tak to wygląda, nie? Coś tu się, jak widzicie, porysowało, ale to było nieuniknione. No to jest, no, naprężenia powierzchniowe, nie? Także to nie, jakby to było podylatowane, tam nie wiem, po 20 metrów kwadratowych, to całkiem inaczej by to pracowało, ale tak to musiało się to tak stać, nie? A z zewnątrz jeszcze wam przejdę. No i tu też zamknięcie ściany. Górą niby też powinno być, ale tak w projekcie nie jest. No z tego względu, że oni też tu kotwę będą chemiczną mocować, nie? No a tu było to zaizolowane. No i tylko sam kubełek. No i teraz tu też mamy fajny front. Można to z jednej i z drugiej strony obstawiać. No i po ustaleniach tam, po zastanowieniu się, no będziemy dawać do system Doki albo Peri. No w poziomie one te mają te płyty tam jedne uniwersalne, co mają tam skok co chyba 5 metrów, centymetrów. No i będziemy się wspierać tu na tym betonie. Całe to trzeba będzie zadeskować. No i będziemy robić to tak, że nie całość, tylko dajmy na to na jakąś jedną pompogruchę, no i przekładka, i znowu zadzwonić po beton, zalać, no i górą drajkanty se do lasera, że powinno to być ok. No także tak wygląda na tej budowie, a my jedziemy teraz tam rozszalowywać te słupki. Dobra, to zwijamy się. Jesteśmy tutaj, jak widzicie. Tak to powychodziło, elegancko, jedna, druga strona, tutaj też. A wam się nudzi? Wam się nudzi? Masakra. A szkoda tego rozkręcać, bo od razu to na strop damy, nie? O, nie by było. Dobra, zaczynamy. Tak jak już wyszedł gwint, trzeba się wspomóc. Tu jest to, że to są 32, no bo mamy tą ściankę 20. Wycisnąć to drugą ręką. Tak. Bo nie ukrywam, dosyć spore ma to uderzenie ten klucz. To jest DTW 1002, jakby ktoś się pytał. Mamy dwa na firmie i robią robotę, bo szkoda zakrętarek. Poza tym zakrętarka też tak nie dociągnie. Tak jak było to na początku, no to filmu, no to tu już były wcześniej te z betonu wykręcone.
nim jak szat. Tu mam to kręcone, to jest to. A sobie wezmę drabinę. Się mogę. Cyk. Druga strona. Jest. No jak widzicie, no tak jadę. Z jednej i z drugiej strony, no nie obawiam się, że mi to poleci, bo trzyma mi to wszystko, te wstawki, te płyty, no i po kolei jadę. Porozkręcam sobie to i widzimy się pewnie, jak to wyszło już końcowo. Jak widzicie, tak to wygląda. Tylko tu, jak widać, trochę nam rancik poszedł. No kamyczki tu na rancie są, takie coś, nie? No to to już tu, ale tu było gorzej, no to jest to ładnie zatarte, żeby czasem nie było, nie? Wiadomo, zbrojenia czy coś nie widać, no ale są takie kamyczki, no to jest to zacierane dla estetyki. Równie dobrze mogłoby tego nie być. A tutaj mogę wam pokazać no mój ten. Ja se tak robię, jak mam już złożoną jedną ścianę z pięciu, nie? Czyli tak jak to było pierwotnie skręcone, ja mam zawsze do pionu gwóźdki, tylko z gwóźdków obcinam główki, bo wyrywa beton, nie? Czyli tak jak tu macie, główka obcięta, nie wyrwało mi tego, zostaje tylko taka dziurka po gwóźdku, nie? Tak jak tu macie, nie? Są tu fajnie widać na betonie, jak pion szedł, nie? Nie mam tu łaty. To bym wam pokazał, czy to fajnie wyszło, czy nie. Dobra. No i co dalej? Jedziemy. O, tak jak widzicie tam, takie kamyczki. Takie kamyczki jak tam, no to jest to po prostu zacierane. Tak jak widać, nie? Tam też było na zewnątrz trochę kamyczków. O, to tu widać to dokładnie, nie? Takie coś, no to dla estetyki jest to, dla estetyki jest to przetierane, żeby po prostu jakoś to, że tam radio to nie idę. No my puszczamy jeszcze, już jest też, zbliża się fajrant, no zobaczymy, no może mi się, ja się biorę zaraz za tego narożnego tam i działamy. Tak to tutaj powychodziło, tak wolno stojący. Tutaj jak widać, tu mieliśmy to, tą awarię, ale kurde, ja wiem, pół centa, to nie ma tragedii, no. Tak to wygląda. Jest elegancko, myślałem, że będzie gorzej, ale jest ok. No i tutaj tego, no nie udało się, bo to ją tyle wkrętów, no ale też fajnie, spoko. No i zostanie na piątek. Zewnątrz. No i to co? No rzędne. Tutaj reperki będzie można przenieść. Bo tu miałem repery. Znaczy się tu był na płytach, ale tam gdzie nie było płyt, no to tu, no to będzie szalowanie. No. Żerbety. Wszystkie nadprożne. Tych OSB może być mało, ale zobaczymy.
No bo widzicie, tam gdzie aż taka duża belka. Chociaż tam to wiadomo, to będziemy podwójne pasy stawiać doków. Ale chodzi mi tu. No tu są belki. Tu stamtąd, gdzie macie tą lukę tutaj. Także no, zobaczymy zresztą. Zobaczymy. No a my co? My uciekamy już fajrant. W miarę żeśmy tu ogarnęli. I zobaczymy, jak to pójdzie w przyszłym tygodniu. Znaczy w przyszłym tygodniu, no bo dzisiaj to tak naprawdę tak jak piątek, no ale zobaczymy, jak to w piątek pójdzie, nie? Mamy środę, ale się czuje się człowiek jak w piątek. Także no my zwracamy za dwa dni tutaj na deskowanie. No i rozszarunek tamtych supów, także pamiętajcie o łapie w górze, jeśli się podobało. No i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.